Siemanko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, siemaneczko ludziska, z tej strony po raz kolejny z wami Adi. Po raz kolejny zagramy sobie w Call of Duty Black Ops 2. Cóż mogę powiedzieć, święta minęły mi spokojnie, było bardzo fajnie, było bardzo wesoło. Objadłem się jak dziki wieprz i teraz spokojnie mogę przystąpić znowu do nagrywania jakichś filmików dla was. I dla siebie oczywiście. Bo bardzo lubię to robić, sprawia mi to przyjemność. I mam nadzieję, że nie zrażę się do tego jeszcze przez długi, długi czas. Gramy na wzgórzach tutaj hollywoodzkich. Jest to jakaś rezydencja, jakaś willa. Widocznie jakiejś persony bogatej. Świetne tutaj auta stoją, świetne bryki w garażach. Ups, udało się. A my sobie po tej willi biegamy i po prostu ją, kolokwialnie rzecz ujmując, dewastujemy. Dobra. Mamy już jakieś killstreaky, zaraz ich użyjemy. Już mamy UAV, już mamy drona. I zaraz tego wszystkiego skorzystamy. Dobra. Zbliżamy się pomalutku do gradu bomb. A jak, moi mili, wam minęły święta? Wszystko było ok? Dostaliście takie prezenty, jakie sobie wymarzyliście? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście z tegorocznych świąt zadowoleni. Jesteście wszyscy usatysfakcjonowani. Dobra. Mój dron kogoś tam zmasakrował, mój grad bomb chyba nie dorwał niestety nikogo. Ostatnio w komentarzach, w moich życzeniach świątecznych dla was, ktoś tam napisał, ktoś tam zaczął mi zarzucać: o Adi, kurczę, ciańki jesteś, nie przycelowujesz, walisz, kurczę, z biodra. Cóż mogę powiedzieć, no może progracze za każdym razem przycelowywują. Ja jeszcze nie jestem taki dobry w te klocki, w Call of Duty Black Ops. Gram od bardzo niedawna. W ogóle jest to pierwszy Call of Duty, jakiego kupiłem. Pierwszy Call of Duty, w jakiego zacząłem grać. Po prostu tej grę się jeszcze uczę. Wiadomo, że chcę być coraz lepszym graczem. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem, może zawsze już będę na takim poziomie, na jakim jestem. No cóż, nie każdy musi być mistrzem, prawda? W każdym razie nagrywanie sprawia mi dużą przyjemność tej gry. I będę to na pewno robił dalej. Nawet jeśli do końca życia miałbym przycelowywać tylko spieprzonego mojego biodra. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, niech każdy gra tak, jak mu odpowiada, niech każdy, kurczę, gra nieszablonowo. Przecież ludzie, to jest gra, to jest zabawa i niech każdy robi to na własny swój sposób. Jedyne, czego nie lubię, to jakieś tam wielkiej kamperiady, jakiegoś tam siedzenia bez przerwy w tych samych miejscach i czekania, aż ktoś nadbiegnie, by go po prostu zabić. To jest dla mnie wkurwiające. Cóż jeszcze, czasami mnie w tej grze wkurwiają snajperzy, którzy też te bronie mają czasami moim zdaniem za mocne i słabią mnie snajperki walące seriami jak karabiny maszynowe. No dobra, to tyle na ten temat. A tak, to grajcie ludzie jak chcecie, grajcie jak chcecie. Po to ta gra została stworzona taką, jaką jest, po to są te wszystkie udogodnienia, po to są te wszystkie minki, bansy, bety i inne cuda na kiju, by ich po prostu używać. No i tyle, no. Czerpcie z tego radość, napierdzielajcie. No i tyle. Ja z mojej strony będę dążył do tego, by być coraz lepszym graczem i by coraz lepiej mi to wszystko wychodziło. Będę się starał dawać filmiki tylko zawierające odpowiednią ilość tam, nie wiem, killi, żeby dobre KD na nich było, będę chciał i tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, jeżeli będę dawał jakieś filmiki z ścianki moim KD, to tylko dlatego je będę dawał, że uważam, że były to ciekawe rozgrywki, śmieszne. I nie wiem, i tyle. Dobra, za dużo chyba i tyle, co? Biegamy dalej i mordujemy. Wy w komentarzach możecie mi opowiedzieć, jak minęły wasze święta. I będę z tego bardzo, bardzo zadowolony. A tak poza tym wspierajcie mnie swoimi komentarzami, wspierajcie mnie ciepłym słowem. Oczywiście słowa krytyki wszelakie są też mile widziane, choć czasem przyznam, że bardzo mnie wkurwiają, jak to każdego człowieka. Nikt nie lubi być krytykowany. Czasami się uniosę, czasami kogoś zbesztam. Taka jest natura ludzka. Nie miejcie mi też tego za złe. O, 5 minut rozgrywki za nami. Zobaczymy, co na tej mapie uda nam się ugrać. Zobaczymy. Wow, ale nas pojechał obydwóch. Zobaczymy, czy wykręcę jakiś dobry wynik, godny, czy po prostu będzie to jakaś tam kolejna średniawka w moim wykonaniu.
Na początku powiem wam szczerze, nie lubiłem tej mapy, jednakże już się troszeczkę do niej przekonałem. Troszeczkę ją poznałem, wiem gdzie pobiec mniej więcej, wiem gdzie. Gdzie strzelić, gdzie uderzyć, żeby bolało. Tutaj zawaliłem. A nie, pojechałem obydwóch. Świetnie, likwidacja potwierdzona. Żyje, haha, ciągle żyje, ciągle ludziska żyje. Podwójne zabicie zaliczone. Ach, ale ich pojechałem. Ja pierdzielę, jak młode matki nie mieli ze mną teraz najmniejszych szans. Trochę szczęścia przy tym było. Ale to ja pociągam za spust i to ja wyszedłem zwycięsko z tej opresji. Teraz korzystam z mojej serii killstreaków i zobaczymy, co z tego wyniknie. O, kolejne ofiary. Kolejne ofiary. Mój grad bomb tym razem był doskonały. Rzuciłem jeszcze drona i ten dron na 100% kogoś ludziska zmasakruje. No a co z tym dronem? Chyba jajco z tym dronem tym razem. O, pobiegł nam ziomal. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Już go zabił chyba, tak. Jeden z moich towarzyszy. Jest, udało się. Już bałem się, że teraz polegnę. Normalnie już widziałem się z nogami do przodu. A widzieliście, jak sobie pięknie pokolorowałem swoją broń? Patrzcie, jakie bojowe barwy. Zarąbista. Proszę państwa, 3 minuty do końca rozgrywki. 7 minut nawijania makaronu na uszy za nami. Aj, zginąłem, szkoda. Ale mamy UAV i za chwileczkę je sobie wykorzystam. Troszeczkę chciałem w czasie tej przerwy świątecznej oglądać telewizję, popatrzeć na jakieś filmy, ale powiem wam, kurczę, globalnie dramat był. Wszystkie filmy powtarzają się co roku, jest to dla mnie zatrważające. Z filmów, które tylko nie widziałem, był taki stary film z Bruce'em Willisem o tytule Kod Merkury. Tego filmu wcześniej nie widziałem, więc sobie spokojnie na niego popatrzę. Przepraszam najmocniej. Coś mnie straszliwie zakręciło w gardle. Popatrzałem sobie na ten Kod Merkury z Bruce'em Willisem i przyznam szczerze, film był dość fajny. A z tego co pamiętam, był kręcony w roku 98. Fajnie zobaczyć stare, dobre, sensacyjne kino w wykonaniu mistrzów gatunku. Bo przyznacie mi, że Bruce Willis to była swego czasu wielka, wielka persona kina. Ups. 2 minuty do końca rundy. Bałem się, że teraz polegnę, dlatego tak zawiesiłem ton. Idzie mi chyba nie z gorsza, aczkolwiek zawsze może być lepiej. Tak. Mamy łowcę. O, 25 kili już nastukałem. Nastukawszy, jak mawiał TD. I walimy w nich. Ludziska, nie ma co się szczypać. Nie ma co się z nimi pierdzielić. Trzeba po prostu mordować. Dawno nie mówiłem do mikrofonu. Ostatnio w Wigilię dla was nagrywałem filmik. Troszeczkę się z tym mikrofonem, jakby to powiedzieć, zapomniałem. Troszeczkę się zapomniałem. Troszeczkę dziwnie się czuję znowu do niego mówiąc. Jednakże z każdym kolejnym filmikiem będzie coraz lepiej. Muszę się znowu rozkręcić, by to wszystko jakoś znowu brzmiało, by to wszystko miało ręce i nogi. Runda nieubłaganie zbliża się do końca. O, jeszcze jednego sobie zmiotę z powierzchni ziemi. Likwidację potwierdziłem. Tutaj jakieś zakłócacze mi włączyli. Ale morduję dalej, mknę do przodu oczywiście, z biodra walę. Co się będę szczypał? Oj, 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 ale zawaliłem chyba. Nie, ucieka przede mną, ale i jaja, wieje gościu. Też musiał przeładowywać chyba. Było to troszkę takie śmieszne. O, nastukałem już troszeczkę tych kili. Jeszcze im zaraz przysolę gradem bomb, abym zdążył. Niech skończą się te zakłócania, bo muszę wykorzystać mój pieprzony grad bomb. O, położę się. Tak, położyłem się jeszcze na koniec. Nawet nie wiem, ile jest teraz do końca rundy. O, mam moje killstreaky. Szybciutko je wystrzelam w powietrze. Poczekajcie. Grad bomb poszedł. Teraz rzucę latawca w powietrze. Niech sobie pofruwa troszeczkę. I szybko jeszcze użyję UAV. No. I molestujemy ich, ludzisko. Nie ma co biedolić. Nie jest źle. Bywało gorzej, bywało gorzej. Pamiętam, jak dawałem pierwsze filmiki z Black Opsa 2, to normalnie cieszyłem się, jak miałem KD1. A teraz już widzicie, 35 do 8.
Było miło, ludziska, fajnie się grało, trzymajcie się, cześć i szczęśliwego nowego roku, pa!